obgadać temat terapii, prowadzenia za pomocą koni. I no kurczę, 50 minut tak daleko mieszka moja koleżanka i ona zaproponowała mi, że może udostępnić mi ziemię i konie. Co było dla mnie problemem, bo ja chciałam prowadzić terapię, a nie miałam ziemi i nie miałam koni. Więc moja koleżanka mówi, ja mam ziemię i konie, ty możesz prowadzić terapię. Tylko że szkoda, że tak daleko, ale szczerze powiem wam, że te konie, które ona ma, one są właśnie szkolone w naturalnym jeździectwie, więc są bardzo przyjacielskie do ludzi, co mi bardzo odpowiada w terapii, prawda? To jest takie najważniejsze, żebym ja mogła tym koniom zaufać. Ta terapia będzie tak wyglądała, że klient sobie przychodzi i może nawiązać relacje z koniem, z którym chce. W stadzie ludzkim też tak jest, że spotykasz się z kimś i z kimś bardziej się dogadasz, z kimś mniej. Każdy koń ma charakter, każdy klient ma charakter. To jest spotkanie dwóch dusz. Fajnie, bo ona ma chyba 5 koni i te wszystkie konie są przeszkolone w naturalnym jeździctwie. To jest fajne, bo one są spokojne, one, wiecie, no, nie mają lęku, strachu przed człowiekiem. Gdzie indziej ja rozpatrywałam różne opcje, ale powiem wam, że nie ufam koniom i niektóre konie są zmuszane. O, i człowiek im się tak za bardzo dobrze nie kojarzy i puszczone na wolności, one nie chcą przyjść do człowieka, no chyba, że człowiek ma jedzenie. A tutaj jest to, że one się spotykają z człowiekiem, chcą nawiązać relacje, chcą kontaktu, no i o to chodzi w terapii, prawda, żeby ten koń chciał być z człowiekiem z własnej woli, bo my nie będziemy go zmuszać do terapii. Ona ma też taki playtime, czyli przyjeżdżają do niej ludzie i bawią się z końmi. Nawiązują relacje właśnie ze swoimi końmi, taka wspólna interakcja z końmi i z ludźmi. I może wezmę udział też w tej zabawie. Jestem dobrej myśli. Wiecie, ja przyjeżdżałam nawet na wolontariat godzinę czasu i nie dość, że nikt mi nie płacił za tą pracę, to jeszcze musiałam dojechać daleko, godzinę drogi, żeby pracować za darmo. Także jeśli ktoś będzie chciał, moim zdaniem przyjechać na terapię, to przyjedzie i tutaj. A ogłoszenie myślę, że jakoś tam dam i będzie dobrze. I słuchajcie, ludzie jak będą chcieli, to znajdą, jak będą bardzo chcieli skorzystać, to na pewno będą korzystać, nieważne gdzie, bo takich terapii jeszcze nie ma tak dużo w okolicy. No to kochani, jestem w tym miejscu. Przyszłam po wodę, no i ćwiczyłam już z konikiem i tutaj jest sporo ludzi. Tam jakiś koń śpi, tutaj już trenują i takie fajne miejsce. No i powiem wam, że pan mnie oprowadził, powiedział, że w którym miejscu bym mogła prowadzić terapię, w którym nie, gdzie można się spotkać. No i tak, i tutaj ćwiczymy, są ludzie, trenują i jest ta moja koleżanka. I think he's moving in a very fluid way. He's... Mm-hmm. So far, he's more aware. Yes. Because that's not his place, yes? Right. He's more comfortable. Yes, that's it. It's in the shade, you can watch. Hey, Minko. How are you doing? Look at you. Hey. Yeah. Where is your mama? Where is your mama? Hey, Hanovi. Hi, sweetie. A tu mamy Lincolna, kochani. On będzie konikiem do terapii. Bo jest bardzo spokojny, jest właśnie starszy. Nie jest, słuchajcie, jakiś agresywny. Oh, she's doing that. Oh, awesome. And that's the ultimate trust. Yeah. Good girl. You're a good girl. He's gonna give us his belly. Oh yeah? Good boy. You just gave Eliza your belly. Yeah. So what she told you there was, I trust you. Oh, you're so cool. She decided you are good. Oh. Yes, you are my doll. I love you.
River. River, river. Sweet, sweet, sweet river. Yep. Nature. Yes. The song of the river. Yep. I think she's going with you. Może to będzie mój koń. Jeszcze nic nie wiadomo, ale nazywa się River Song. Jest ładna. Ma 11 lat. Well, I'm so glad you had that moment. I know. Thank you for using your manners. Good boy. Good. Yeah. And I just adore this boy. Yes, he's calm. He's probably a little calmer, but they're pretty equal now. He's probably the calmest by nature. Yeah. Hanging with people, you can see. It's just what we do. Just being here, you know. I will talk to you later. Okay, thank you, Crystal. That was awesome to be here. Przyjeżdżając tutaj i ogólnie my Polacy, ja też, mamy zakodowane, że musimy naprawdę w świecie, czy to w Anglii, czy w Ameryce, czy w Norwegii, czy gdziekolwiek indziej, że my musimy dać siebie bardzo dużo, mamy duże wymagania od siebie, my Polacy, ja zauważyłam, nie wszyscy, prawda, ale dużo z nas ma takie wymagania do siebie, jesteśmy wspaniałym narodem, bardzo dużo sukcesów osiągamy w innych krajach, I może właśnie dlatego, że mamy duże wymagania od siebie, prawda? Ale warto zawsze sobie tak troszeczkę tą poprzeczkę nie stawiać wysoko, no bo czasami kosztuje nas bardzo dużo, czasami utraty zdrowia, więc musimy tak wybalansować, kochani. I powiem Wam szczerze, że jak ja opowiadam Wam o tym, że ja jestem na stanowisku, w komentarzach było, że to niemożliwe, że ta pani na pewno sprząta, czy opiekuje się, że ona niemożliwe, że ona jest terapeutką, że ona prowadzi terapię, tak? I powiem Wam, że no, muszę Wam się spojrzeć prosto w oczy i stwierdzić, że tak jest, nie kłamię, ja prowadzę terapię, jestem terapeutką i tutaj jestem nazywana terapeutka, bo psycholog w Polsce może wykonywać terapię indywidualnie, prywatnie, może pracować w firmie. Tutaj psycholog jest mental health counselor. Master, ja jestem master, bo mam magistra, master mental health counselor, tak się nazywam. I jeśli master mental health counselor nie ma licencji, nie może wykonywać tego zawodu prywatnie, więc ja nie mogę prywatnie. Ja muszę działać dla firmy jakiejś, muszę pracować pod superwizją kogoś, kto ma licencję. I ja tak robię, ale działam indywidualnie. Jeżdżę do szkół, jeżdżę do przedszkoli, jeżdżę do domów i jeżdżę do parków i wykonuję terapię, godzinną terapię. W konsultacji z licencjonowanym terapeutą mam możliwość dokonywania różnych ewaluacji. Pytałam się jej, bo też nie wiedziałam, jak to jest, bo pierwszy raz tak działam indywidualnie i tak, no fajnie, tak już właśnie jako psycholog, z czego się bardzo cieszę. Jestem z ciebie dumna, kochani, że doszłam do takiego momentu. I tak, to prawda, kochani, nie mam bardzo dobrego akcentu. Znaczy, nie mam, przepraszam, mam akcent swój, polski. I często on gdzieś tam wychodzi, czasami niektórzy mnie nie zrozumieją, to zawsze mówię, jak przychodzę na terapię, zawsze mówię, słuchaj, ja... mój angielski jest moim drugim językiem, więc jeśli byś mnie nie mogła zrozumieć, albo ja Ciebie nie zrozumiem, to ja Ci to powiem, a jak Ty mnie nie możesz zrozumieć, to mi powiedz i ja powiem Ci to jeszcze raz, na przykład w jakiś tam inny sposób, tak żebyś zrozumiała. Więc kochani, ta pewność siebie warto budować za granicą i słuchajcie, tutaj jest tak dużo ludzi, którzy na przykład, ja współpracuję z case managerami, z osobami, które na przykład tam, bo są sprawy tutaj akurat w tej mojej terapii. Ja prowadzę terapię bezpośrednio dla dzieci, młodzieży od trzeciego roku życia do 17 roku życia. I te dzieci mają różne problemy, bo tak, to są dzieci z rodzin adopcyjnych, foster family też, opiekują się nimi babcie, dziadkowie, bo rodzice akurat tymczasowo nie mogą, bo mają różne problemy. I te dzieci są zabrane od rodziców biologicznych i na przykład umiejscowione w placówce opieki społecznej lub na przykład w domu takim prywatnym, adopcyjnym, o, coś takiego. I tam też jeżdżę na terapię.
oni mają po prostu różne sprawy, sądy i ja jakby jestem skupiona na dzieciach. Są case managerowie, którzy współpracują ze mną, ja do nich dzwonię, rozmawiam i ci case managerowie na przykład są z Meksykanie, Hiszpanie, mówią też różnymi językami. To nie jest, kochani, tak, że ja jestem jedyna sama, która ma taki akcent. Jak ja już wam kiedyś mówiłam, to jest bardzo dużo ludzi, którzy mają akcenty różne i zawsze jest tak, że jak gdzieś idziesz, to ludzie naprawdę mówią: o, jaki masz fajny akcent, i naprawdę oni uważają, że on jest fajny, że on jest cute. Czasami nie, komuś się może nie podobać, ale jakby to nie zmienia faktu, że ja mam taki akcent, tak? I jakby nie schowam się pod ziemię i nie ukryję się i powiem: no nie, ja nie będę nic mówiła, tak? I naprawdę Amerykanie są bardzo tolerancyjni i szczerze wam powiem, nie sprzątam, nie opiekuję się dziećmi, tylko prowadzę terapię. I można, kochani, ja jestem tego przykładem, z takim, jak według kogoś, może niefajnym akcentem, według nas Polaków, niefajnym akcentem, sobie się jego wyzbyć, zapomnieć. I w ogóle tak prowadzę terapię dla ludzi, dla dzieci. Dzieci są ze mną, bardzo cieszę się, lubię pracować z dziećmi, powróciłam do pracy z dziećmi. Ogólnie skończyłam psychologię kliniczną dziecka. Ja przyjeżdżam do klientów, na przykład rodzina afroamerykańska adoptuje białe dziecko. No naprawdę jest tutaj bardzo dużo różnorodności i to jest fajne i nikt nikomu nie przeszkadza, żeby się spełniać zawodowo, wręcz przeciwnie. Ja mam różne wyzwania, to nie jest tak, że ja nie mam i że mi jest tak świetnie i łatwo. Czasami jest ciężko, ale no właśnie po to jest to, żeby wychodzić ze swojej strefy komfortu i próbować i przełamywać taki brak wiary w siebie, w nas, w Polak. Jesteśmy zdolni, my jesteśmy ambitni, my potrafimy, mamy akcent i nie mamy się czego wstydzić, że mamy taki akcent, ale umiemy się porozumiewać i umiemy wykorzystywać nasz zawód. Ja umiem wykorzystać mój zawód, bo jakby mam wiedzę i tyle. I mam wiedzę na temat psychologii, mam wiedzę na temat play terapii, mam wiedzę na temat cognitive behavior terapii, czyli terapii poznawczo-behawioralnej, uczę się, studiuję, staram się, jestem empatyczna. Dlaczego ktoś by miał mnie zdyskryminować i powiedzieć: no nie, ty nie możesz prowadzić terapii albo być terapeutą ze względu na co, na to, że powiem cat, a nie jakoś inaczej, albo powiem, dzisiaj na przykład powiedziałam do pani, że jej rozmawiałyśmy o rodzinie innej i ona mówi: no tak, ta rodzina, wiesz, jest taka szalona. I ona mówi: crazy. A ja mówię: taka, masz na myśli taka chaotyczna. I chciałam powiedzieć poprawnie słowo chaotyk. Nie używam tego słowa chaotyczne często po angielsku i nie słyszę od innych ludzi, ale jakoś tak pasowało mi, żeby to powiedzieć. I chciałam. I ja, słuchajcie, ja wychodzę naprzeciw i używam słów, których na przykład często nie używam i może one brzmią śmiesznie. Ona powie: what? What kind of? A ja mówię: no, chaotic, chaotic, czy coś takiego. I nie powiedziałam tego dobrze. I ona mówi: oh, you mean that. I przez to ja się uczę, a ja mówię: yeah, I mean that. Chaotic. Chaotic, chaotic. I słuchajcie, dzisiaj miałam lekcję angielskiego podczas mojej rozmowy z babcią dziecka. Uważam, że robię kawał dobrej roboty, bo jestem empatyczna, daję z siebie serce do pracy i moim zdaniem szefowa jest ze mnie zadowolona, klienci są ze mnie zadowoleni, bo widzą, że jestem empatyczna do dzieci, że pomagam dzieciom, że staram się być z nimi i to jest najważniejsze w byciu terapeutą. Podstawowy wymóg spełniam, a reszta, kochani, to są detale. Także no, chciałam się tym podzielić, bo widzę tam różne takie właśnie różne informacje, że nie, że ja nie robię czegoś takiego. Robię, kochani, jestem z siebie dumna, szczęśliwa. Zaraz wam przeczytam słowa i też Krystiankowi wysłałam te słowa. Dostałam, słuchajcie, je od szefowej, jak przyjmowała mnie do pracy. I uwaga, mój akcent, nie bójcie się, postarajcie się go zaakceptować, przetrawić, przełknąć, przegryźć ogórkiem. 20 years from now, you will be more disappointed by the things you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines, sail away from the safe harbor, catch the trade winds in your sail. Explore, dream, discover. Mark Twain. Piękne słowa. Cały czas pracuję na staż, ale jakby
ta master health, mental health position w ogóle nie ma nic wspólnego z moim stażem. I ona, szefowa, mówi tak, jak chcesz, możesz to używać i oczywiście możesz tę godzinę używać do swojego stażu, ale nie musisz. Jakby ona nie ma nic z tym wspólnego. I ja swoją superwajzerkę, która prowadziła mi, ja płacę za ten staż, $30 tygodniowo płacę za ten staż, ona jest jakby oddzielnie, to jest pomiędzy superwajzerką a mną i ja mówię jej, jakich mam klientów i ja dzielę się tymi doświadczeniami, oczywiście nie mówię nazwisk i rozmawiamy o tych klientach i ona mi pomaga, na przykład jak ja czegoś nie wiem, to mówię jej, słuchaj, no mam taką sytuację, nie wiem co zrobić, jak myślisz, co będzie tutaj fajne? Słuchajcie, mam taką bazę, taką podstawę, czuję się bezpieczna jeszcze, że mogę, wiecie, też kultura, jest różnica kulturowa, więc czasami nie wiem, jak mam się zachować, bo ja jestem z innej kultury i to też czasami może wpływać na terapię, bo dla mnie coś może być takie naturalne, normalne, a dla amerykańskiej kultury niekoniecznie. I też czasami zadaję różne pytania mojej superwajzerce, która udziela mi superwizji raz w tygodniu. Moja szefowa powiedziała tak, najważniejsze dla mnie jest, ci ludzie, którzy dla mnie pracują w mojej firmie, najważniejsze, żeby terapeuci byli szczęśliwi. I ona mówi, masz sobie zapewnić tylu klientów, tak żeby to współgrało swoim życiem, żeby było dobre i to mi się podoba, bardzo to lubię, bo właśnie tak mam, że ja sobie to wszystko ładnie koryguję z moim życiem, z moimi zakupami, z moim gotowaniem, z moją drugą pracą, którą jest YouTube, z moim otwieraniem biznesu, właśnie terapią za pomocą koni, więc cudownie, 10 przynajmniej, no 10 to jest okej. To jest spoko. I 15 jest ok, i 20 jest ok. Jak na razie mam 15 klientów, więc tych pieniążków też nie ma za dużo, no ale słuchajcie, mam inne plany, prawda, żeby otworzyć biznes, więc kochani, jestem szczęśliwa. Właśnie dzięki temu jestem szczęśliwa i cieszę się, że moja szefowa to rozumie i dzięki temu masz chęć pracować w takiej pracy, bo wiesz, że ktoś o ciebie dba, o twoje samopoczucie, o twoje well-being. Także super. Kiedyś moja koleżanka, rozmawiałyśmy i moja koleżanka mi mówi, wiesz, mówi, ja czasami wolę nie mówić komuś coś, co jest w moim życiu szczęściem, bo ludzie mi źle życzą i ich te życzenia, taka zła moc, zła energia, złe myśli mogą przyciągnąć tak, żeby coś złego się mi stało. I ona mówi tak, że po prostu nie chce czasami się dzielić z ludźmi różnymi fajnymi rzeczami, cieszyć się na przykład, nie wiem, czy na Facebooku to dać, czy gdzieś tam przez telefon powiedzieć coś ciekawego, co się stało w jej życiu. No i fajną rozmowę właśnie miałyśmy na ten temat i ja, słuchajcie, powiedziałam, no dobrze, ale zobacz mnie, ile ja mam ludzi, którzy mogą mnie nienawidzieć. Też jest dużo ludzi, którzy mnie wspierają i są ze mną i może ta moc tej miłości jest tak duża, że ta nienawiść jest dużo słabsza. Nie wiem, ale powiem wam, że wydaje mi się, że jak będziesz miał taką swoją obronną ochronę, stworzysz sobie takie źródło mocy, źródło energii, a źródłem mocy i źródłem energii jest miłość do twojej najbliższej rodziny, więc jeśli stworzysz sobie taki kącik miłości w swoim życiu, otoczysz się ludźmi, którzy cię kochają, wspierają, to cokolwiek się dzieje w twoim życiu zawsze będzie łatwiejsze, jeśli masz wsparcie, prawda? I moim zdaniem ta miłość taka, która cię otacza i którą ty się otaczasz, to ona ma taką siłę, że wszystkie te właśnie takie dzidy, negatywne energie, emocje i innych ludzi, czy złe myśli, jakby nie docierają do ciebie, bo masz taką tarczę obronną miłości. Tak sobie myślę. Jakaś tam część ludzi życzy mi na przykład źle, nie lubią mnie. I myślę, że jak prowadziłabym ten kanał tak długo i myślę, że są tacy ludzie, którzy może mi źle życzą i jakby to ja już bym dawno miała bardzo źle w życiu, a ja dalej jakoś to wszystko ciągnę i jakoś sobie radzę i staram się i jestem wdzięczna za wiele rzeczy i jak na razie jest okej, no to wiecie, to jest przykład tego, że nie działa. Może to jest ta moc w tej większości. Także jak coś, jak jesteście kochani ze mną i wysyłacie mi pozytywną energię, to bardzo dziękuję, bo ona jest silna
i ona jest razem ze mną i praktycznie cały czas mnie prowadzi przez życie. Być może od was też ta energia. Nie dość, że ta energia mojej miłości do męża, do rodziny, do bliskich, to jeszcze ta właśnie może ta duża, ogromna energia od was, od widzów, którzy mnie wspierają, wysyłają serduszka i mówią miłe słowa. Może słuchajcie, to tak jest. Także ja też wam przesyłam bardzo dużo, dużo dobrej energii, pozytywnej energii, takiej od serca, takiej dla was i dziękuję, że jesteście kochani i to w sumie powtarzamy to ciągle, ja powtarzam to ciągle, ale to jest przepiękne, że można, ja mówię do kamery, ale czuję was, czuję te słowa, czuję te miłe słowa, jak czasami jadę samochodem i nieraz mi się włączy powiadomienie na YouTubie i na przykład widzę, ojej, dziękuję pani, coś tam, że pani jest na YouTubie, no to słuchajcie, no wow, miło. A ja robię jakieś inne rzeczy, ale myślami jestem z wami, także to jest piękne.